Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Trudny to dla nas czas, trudne Triduum Paschalne, trudna to będzie Wielkanoc, ale piękna, pięknem Chrystusa. Bo Ty, Panie Jezu Chryste, pozostajesz piękny, pozostajesz naszym Zbawicielem. Przychodzisz nas uzdrowić, przychodzisz nas wyrwać z niewoli grzechu, ze śmierci, w którą popadamy. Przez Twoją śmierć my na nowo otrzymujemy życie, nowe życie, szczęśliwe życie, przepełnione Twoją miłością, Twym światłem, Twoją łaską. Pragniemy podczas tej adoracji podziękować Ci za te wszelkie łaski. My tutaj zebrani w świątyni, przed grobem Twoim, adorując Najświętszy Sakrament, łączą się z nami duchowo w domach także osoby, które pragną także Ciebie uwielbić, pragną się modlić. Trwajmy przez tę godzinę w Twoim uwielbieniu. Niech będzie to czas łaski, czas doświadczenia, jak bardzo nas ukochałeś. Czas, który też pomoże nam na Twoją miłość odpowiedzieć, odwzajemnić tę miłość, zrozumieć, jak bardzo nas ukochałeś, żeby nasze oczy otworzyły się. Bo przecież tacy jesteśmy niewdzięczni. Słabo wierzymy. Przez naszą postawę w życiu wyśmiewamy Cię. Nie tylko zostałeś ukrzyżowany przez Tobie współczesnych, ale również my też Ciebie krzyżujemy naszymi grzechami. Zamiast berła wkładamy w Twoje ręce trzcinę. Zamiast złotej korony cierniem ranimy Ci głowę. Zamiast purpurowej szaty, łachman żołnierski narzucamy na Twoje ubiczowane plecy. Zamiast tronu, krzyż.
Ale Ty tak bardzo nas kochasz, że dajesz nam wciąż drugą szansę. Przychodzisz do nas, czekasz na nasze nawrócenie. Zostałeś przybity do krzyża. Korona opasuje Twoją głowę. Wielkie ciernie wbijają się głęboko. Twoje oblicze pokryte krwią i potem. Oczy, chociaż bardzo spuchnięte i zalane krwią, jeszcze otwarte, patrzą na ziemię. Na całym poranionym ciele widać ślady uderzeń, które w niektórych miejscach powyrywały kawałki ciała i skóry. Krew spływa z głowy i z innych ran, wargi fioletowe, a usta spragnione. Dręczono go, lecz sam nie dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz. Za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został między przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Pomimo tak nieludzkich cierpień, z całej jego postaci emanuje głęboki pokój i majestat. Zadajmy sobie pytanie. Czy ukrzyżowany pośród dwóch łotrów jest rzeczywiście Synem Bożym? Czy ta śmierć niewolnicza na drzewie hańby może być udziałem Mesjasza? Odpowiedź na to pytanie daje nam dobry łotr, wiszący po prawej stronie Jezusa. On jako pierwszy odkrywa i objawia tajemnicę ukrzyżowanego Mesjasza. Jezu,
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Uznaje on w Jezusie Syna Bożego, Zbawcę, pomimo Jego poniżenia, zhańbienia, męki i śmierci. On też dziś będzie ze mną w raju. Dobry łotr, który cierpi nieludzko za swe zbrodnie i który jest świadom bliskiej śmierci, zaufał bez reszty Jezusowi, cierpiącemu niewinnie, razem z Nim i dla Niego. Modlitwa dobrego łotra jest pierwszą adoracją Jezusa ukrzyżowanego. Nie jestem złoczyńcą, lecz zło przylgnęło do mnie i trzyma mnie w swoich szponach. Dobra pragnę ze wszystkich sił, szczęścia wciąż poszukuję. Niestety, nie zawsze tam, gdzie się ono znajduje. Pragnę dobra i za nim tęsknię, i tak wielkimi pragnieniami, ale i błotem unurzony. Staję przed Panem mym w najmniej spodziewanej chwili i wiem, że On mnie nie odrzuci. I wiem, że On mną nie wzgardzi. I wiem, że On jeden zrozumie. I wiem, że On jeden przebaczy. Chcę tylko jednego, głębokiego żalu, prostego aktu miłości. Wspomnij na mnie, Panie. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żałuję zamiast złości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczę.
głębokiej adoracji złóżmy głowy nasze na krzyżu Jezusa, uznając w Nim naszego Boga i Pana. Chwila ciszy. Popatrzmy w Najświętszy Sakrament w milczeniu. Niech On przeniknie do naszego wnętrza, niech mówi do nas, niech nas wzmacnia, niech nas prowadzi, niech wskazuje drogę, niech rozświetla całe nasze życie. Powiedz teraz Panu Jezusowi, co Cię trapi, co jest Twoim krzyżem, trudem. Oddaj Mu to. Złącz swoje cierpienia, swoje krzyże z krzyżem Jezusa. On powiedział: przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie. Dlatego pragniemy to uczynić. Pragniemy oddać Ci, Panie Jezu, nasze grzechy, nasze cierpienia, smutki, problemy, troski, oddać Ci niepewne sprawy, które nas czekają. Maturzyści martwią się, czy przystąpią do matury. Uczniowie, czy dostaną promocję do następnej klasy. Każdy się z nas zastanawia, kiedy wrócimy do naszych normalnych, codziennych obowiązków, kiedy to wszystko, co zostało przerwane, wróci do normalności. Może wtedy, kiedy minie epidemia, wtedy zobaczymy, że to wszystko, co otrzymujemy od Ciebie, każdy dzień, który nam ofiarujesz, jest wielkim darem, wielkim skarbem. Będziemy potrafili być za to wdzięczni, umieć zachwycić się tym wszystkim.
i w drugim człowieku zobaczyć Ciebie, zobaczyć prawdziwą miłość, miłość, która przemienia życie, która pokonuje wszelkie zło. Prośmy, aby znak krzyża był dla nas znakiem mocy i nadziei, zwłaszcza w trudnościach, w samotności, w słabości ciała i duszy, w takich momentach pokusy. Nie mówmy nigdy: nie mogę. Mówmy do Boga: Ty możesz. Nie mówmy: bez tego, z czego nam właśnie zrezygnować, nie mogę żyć. Lecz powtarzajmy wciąż uparcie, cierpliwie i głośno: tylko bez Ciebie, Boże, nie mógłbym istnieć. Tak właśnie Jezus modli się na krzyżu i dzięki tej modlitwie w godzinie największej ciemności i kuszenia pozostał wierny swojemu Ojcu do końca. Uwielbiamy Cię. Umarłeś na krzyżu. Zostałeś pogrzebany, aby powstać z martwych. Pragniemy zanosić do Ciebie pokorne błagania
bo Ty wszystko możesz. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I z Tobą każdy z nas może wszystko. Chryste nasz i Panie, stałeś się dla nas posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Naucz nas posłuszeństwa woli Ojca. Chryste, nasze życie, Ty umierając na drzewie krzyża pokonałeś śmierć i piekło. Pozwól nam z Tobą umierać, abyśmy z Tobą powstawali do życia. Chryste, nasz Królu, Ty stałeś się pośmiewiskiem dla ludzi i jak robak byłeś zdeptany. Naucz nas naśladować Twoją zbawienną pokorę. Chryste, nasze zbawienie, Ty oddałeś za nas życie, bo do końca nas umiłowałeś. Spraw, abyśmy się darzyli tą samą miłością. Chryste, nasz Odkupicielu, Ty rozłożyłeś ręce na drzewie krzyża, aby pociągnąć do siebie ludzi, zgromadź w swoim królestwie rozproszone dzieci Boże. Znajdź drogę do mojego serca, które czasami się gubi, które czasami błądzi, tkwi w mroku. Wskaż, co mam czynić. Pomóż mi, jak być dobrym człowiekiem, jak w swoim życiu czerpać radość z tego, co robię, nie wypalić się, nie przestać być szczęśliwy, radosny. Wykonując swoje powołanie, swój zawód w rodzinie, służyć z miłością sobie nawzajem, przebaczać, tak jak nauczyłeś nas podczas ostatniej wieczerzy, tym gestem umycia nóg, postawą pokory. Daj mi taką pokorę, bym nie widział siebie, nie szukał siebie, ale pragnął żyć dla miłości, pragnął żyć dla Ciebie, dla innych.
Panie Jezu, choćbyśmy mieli wiarę taką, że góry przenosi, czym bylibyśmy bez miłości? Ty nas miłujesz. Biorąc na siebie wszystko, otwierasz nam drogę do wiary, do zaufania Bogu, który nie chce ani ludzkiej rozpaczy, ani ludzkiego cierpienia. Jesteś współczujący, kiedy Twój przyjaciel Łazarz umarł. Wzruszyłeś się głęboko, zapłakałeś nad jego grobem. I również płaczesz nad naszymi porażkami, nad naszymi cierpieniami. Pragniesz dla nas szczęścia. Ale droga miłości, droga do Ciebie, to też droga krzyża. I mimo, że w naszym życiu spotykają nas czasem różne cierpienia, różne trudności, to wiemy, że Ty jesteś z nami zawsze. Co by się nie działo w naszym życiu, to jeśli Ty będziesz, jeżeli my pozwolimy, żebyś był w naszym życiu, wszystko przezwyciężysz. Była chwila, kiedy podniosłem kamień potępienia na ucznia, zdrajcę, zakłamanego namiestnika, najwyższego kapłana. Była i taka chwila, Panie, kiedy wszystko okrywały ciemności i chciałem odejść spod krzyża. Lecz Ty wtedy zawołałeś donośnym głosem. Ten głos pełen bólu i miłości sprawił, że mój wzrok utkwiłem w Tobie. Klękam teraz przed Tobą, Panie, i chociaż jeszcze tak mało rozumiem, chcę trwać przy Tobie w tej ostatniej godzinie konania. Pragnę wsłuchać się w Twoje wołanie. Od Betlejem po Golgotę swoim życiem i słowem mówiłeś i wciąż mówisz: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, aby świat poznał, że Bóg go tak umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W tej ostatniej chwili jeszcze raz mówisz: kocham Cię takiego, jakim jesteś. Ofiaruję swoje życie, abyś Ty mógł żyć. Panie, dziękuję Ci za ten dar Twojej miłości, która mnie wezwała pod Twój krzyż, za łaskę wiary, dzięki której mogę trwać pod krzyżem, za łaskę nadziei, która pomaga mi zaufać Twemu Słowu, za Twoje wołanie. Panie, Twoje wołanie porusza moje serce. Kiedy ktoś woła w chwili śmierci, to jego wołanie jest znakiem, że potrzebuje pomocy, potrzebuje obecności innych, ich ciepła i serdeczności, że czuje się osamotniony, przeżywa ból rozstania. Twoje wołanie, Panie, jest potwierdzeniem, że Ty potrzebujesz mojego wzroku, spojrzenia na Ciebie, mojego przyjścia pod krzyż, wsłuchania się w Twój głos. Zawołaj mnie, Panie, w chwilach, kiedy jest ciężko, kiedy wszystko dookoła okryte jest ciemnością, kiedy trudno jest zgodzić się na swą słabość, kiedy tak trudno jest zrezygnować ze swojego planu, kiedy trzeba przyjąć chorobę i cierpienie.
kiedy łatwo chciałoby się odrzucić ciężar obowiązków. Ty wołasz mnie, Panie, aby tu pod krzyżem umocnić moją wiarę, moje siły. Twoje wołanie dociera do mnie. Kiedy krzyż staje na mojej drodze, Jezu, Ty cierpisz, bo tak często Twoja miłość zostaje odrzucona. Bo przechodzę obok niej tak obojętnie. Panie, Ty wołasz mnie jeszcze raz, by wydobyć z ciemnych lochów zakłamania prawdę o mnie samym, by w blasku tej prawdy stanął przed Tobą, byś obmył mnie, ocalił mnie. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Panie, ta chwila, mimo że budzi trwogę, przemawia pokojem i paschalną radością. Został wykonany plan Ojca. Ludzkość została wydarta ze szponów szatana. Wszyscy zostali na nowo zrodzeni do życia. Razem z Tobą możemy wołać do Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
bądź wola Twoja. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Przez sakrament Chrztu Świętego wezwałeś mnie, Panie, bym niósł tę prawdę światu. Wezwałeś mnie, abym Ciebie naśladował, abym razem z Tobą pochylał się nad słabym, potrzebującym pomocy człowiekiem, abym nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał, nie tyle szukał pociechy, co pociechę dawał, bym siał jedność tam, gdzie panuje nienawiść, i nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, abym w Twoich dłoniach, Panie, stawał się chlebem, z którego każdy może ukroić dla siebie kęs. Wezwałeś mnie, Panie, do współtworzenia mojej rodziny parafialnej, do wspomagania moich sióstr i braci, do dzielenia razem z nimi ich smutków i radości. Panie, dlaczego tak rzadko moje czyny, słowa są świadectwem Twojej miłości? Dlaczego żyję tak, jakby Ciebie nie było? Dlaczego jestem obojętny na Twoją miłość? Tyle razy dawałeś mi dowody, tyle od Ciebie otrzymałem i nie potrafię być wdzięczny. Dlaczego zamiast miłości wybieram zazdrość, nienawiść, lęk o swoją opinię? Dlaczego boję się śmierci? Dlaczego ustami wyznaję, Panie, że Cię kocham, ale w moim życiu mówię: ukrzyżuj go? Dlaczego najmniejsze dobro, które czynię, czynię z wyrachowania i mogę o nim powiedzieć za prorokiem Izajaszem jak skrwawiona szmata? Dlaczego wybieram zło, kłamstwo? Dlaczego nie idę za dobrem, którego tak bardzo pragnę, a wybieram zło, którego nie chcę? Chcę wołać za świętym Pawłem: nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Każdy mrok rozjaśni, w Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża. Ufam Tobie, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ty musisz zobaczyć, że w Twoich działaniach nie ma Boga, że nie jesteś zdolny
wyjść z tej twierdzy. Na nic Twoje postanowienia, będę lepszy, nie będę zazdrościł, abyś mógł świadczyć o miłości. Ty pierwszy musisz ją przyjąć. Nie sam o własnych siłach, ale musisz zobaczyć, że moc Boża może się zrealizować w Tobie. By tak się stało, konieczne jest, byś się zgodził na Twoją rzeczywistość, byś zaakceptował to, że jesteś grzesznikiem, że jesteś słaby, że potrzebujesz Boga, ratunku. Sam zginiesz. Zgoda, nawet wtedy, jeśli by miało się okazać, że jesteś podobny do trupa leżącego w grobie, który jest przywalony kamieniami. Bo są dwa rodzaje śmierci. Jest śmierć fizyczna, kiedy człowiekowi serce przestaje bić, kiedy umiera. Ale jest śmierć duchowa, śmierć w grzechu, kiedy Twoje serce bije, kiedy widzisz, słyszysz, ale tak naprawdę jesteś martwy, bo nie ma w Tobie miłości, nie ma w Tobie dobra, świętości. To jest prawda o nas, że jesteśmy martwi. Wszyscy podchodząc podziwiają ten grób. Na zewnątrz może on jest piękny, umalowany, zadbany. Może jest na nim wyrzeźbione ładne motto. Ale kiedy przyjdzie czas odsunięcia kamienia, nie krzycz. Zgódź się na smród, na to, że inni nie będą mogli wytrzymać, że zaczną się odsuwać. I to będzie pierwszym krokiem do spotkania z prawdziwą miłością. Panie, proszę Cię o okazję, o zgodę na odsunięcie kamienia, o odwagę trwania, kiedy inni odsuną się, bo moje wady, moje postępowanie będzie dla nich bolesne.
Popatrz, staje przed tym grobem tylko jeden człowiek, który się nie odsunął, który nie zraził się Twoim trądem. Pan Jezus w Ewangelii, kiedy przyszedł do Niego trędowaty człowiek umierający, nie bał się, że się zarazi, ale przyszedł, podszedł do Niego, ucałował Go. Taki On jest. I również przychodzi do Ciebie, by uzdrowić Cię z trądu grzechu. Usłysz Jego głos. Wyjdź z grobu. Trzeba, abyś usłyszał, że On mówi osobiście te słowa do Ciebie. Nie do Twojej żony czy do Twojego sąsiada, ale mówi do Ciebie, wyjdź z grobu. Tylko Jezus może Cię wskrzesić, może zrodzić Cię na nowo. To wskrzeszenie, te nowe narodziny dokonują się każdego dnia. A jeżeli jeszcze się nie dokonują, mogą się dokonać. Kiedy przyjmiesz swoją słabość, swoją bezradność, że jesteś godny politowania, ale jesteś dzieckiem Bożym, jesteś umiłowany przez Niego. Przynieś to wszystko do stóp Jego krzyża, by On swoją męką i śmiercią mógł je przemienić. Popatrz, ile jest miłości w zniekształconym cierpieniem obliczu. Przyglądaj się Jego przebitemu sercu, z którego wypłynęła krew i woda, aby obmyć brud na ziemi. Mój Boże, gdyby zebrać miłość wszystkich ludzi na ziemi, będzie tylko nikłym promyczkiem wobec miłości Twojego ogromu. Jest to miłość niewyobrażalna. Nawet najbardziej kochająca żona, najbardziej kochający mąż, zakochany chłopak w dziewczynie po uszy, nie jest w stanie zobrazować tej miłości. Ta miłość jest nieogarniona. Me.
Krzyżem Jezusa stała Jego Matka, Maryja. Zakończmy naszą adorację modlitwą różańcową, polecając nasze życie, by było ono życiem dla jej Syna. Ale polećmy też modlitwie wszystkich cierpiących, chorych, którzy są zarażeni. Prośmy o to, żeby dobry Bóg zlitował się nad nami, żeby oddalił od świata tą epidemię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Tajemnica bolesna, śmierć Chrystusa na krzyżu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną adorację. Do 22:00 będzie można w Kościele adorować. Bóg zapłać też tym, którzy się w domu łączyli przez internet z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Matko.